Witajcie, chciałem pokazać Wam moje 60-litrowe akwarium, w którym zrobiłem tak zwany połowiczny restart. To znaczy wyjąłem z pomiędzy piasku, bo w tym momencie jest to piasek, z pomiędzy piasku a ziemi siatkę, która ograniczała to wydobywanie się ziemi spod piachu. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ za bardzo porosły mi kryptokoryny. Kryptokoryny, które zobaczycie za momencik, o, tutaj koło filtra. Kryptokoryna Venti. Ona tutaj jest naprawdę jeszcze taka w miarę mała. Rosła sobie poprzednio, pokażę może tutaj w tym narożniku. Tu jest mój palec. W tym narożniku sobie rosła i tej kryptokoryny było naprawdę dużo. Postanowiłem się pozbyć tych największych sztuk, ponieważ no, zajmowało mi tu za dużo miejsca. I trzy sztuki chciałem wyjąć. Zakończyło się to wyrwaniem siatki spod piasku. Dlaczego? Dlatego, że korzenie kryptokoryny były dłuższe niż jej liście. Pomimo tego, że liście były ogromne. Tak się zaplątała w siatkę, że piasek tego nie wytrzymał. Jednak żwir, jeżeli akwarium jest duże, ma tą zaletę, że potrafi ten... Jest tak duży ciężar, że potrafi jednak utrzymać tą siatkę w poziomie. Natomiast tutaj, w tym narożniku, ciężar piachu był zbyt mały i wszystko wylazło. Nie chciałem zrobić pełnego restartu, więc postanowiłem wyjąć siatkę na żywca. Wyciągnąłem wszystkie rośliny, wymyłem je, wyczyściłem, po czym dosyć ostrożnie, jak na moje możliwości, wyciągnąłem siatkę spod piasku i tym piaskiem zasypałem tą ziemię w miejscach, gdzie była siatka. Oczywiście nie obyło się bez tego, żeby jednak ta ziemia gdzieś nie wylazła i ona tutaj na przykład, wyraźnie ją widać, są kawałeczki grudki ziemi, ale od czasu tego pół restartu nie robiłem tutaj nic, nie czyściłem jeszcze, więc to na pewno będzie wyciągnięte. Nie robi to jakiejś większej różnicy tutaj, jeżeli chodzi o parametry wody, myślę, że to w ogóle nic nie zmieni. Natomiast no, nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Rośliny posadziłem na swoje miejsce, no może źle powiedziałem, bo posadziłem je w różnych miejscach, nie tam, gdzie rosły. W tej chwili to nie ma jakiegoś sensownego wyglądu, bo kiedy akurat to akwarium zaczęło wyglądać, postanowiłem właśnie zrobić zmiany z tymi kryptokorynami, no i tak to się skończyło. Nie jest tutaj pięknie, ale nie zauważam, żeby były jakieś większe problemy ze wzrostem. Wszystko, co będzie miało, znaczy co miało odbić, to sobie powoli odbija, więc będzie później ścięte. Ładne wszystkie czubki, które są zielone, będą posadzone. Tutaj ta limnofilia wysoka, przepraszam, ten lisi ogon. No, tylko jeden kawałek jest ładny, reszta odbija z czubków. Nie jest to piękne, ale tak jak mówię, jak zostanie ścięte, kiedy te czubeczki będą miały tam po kilka centymetrów, to po prostu zetnę to i posadzę w gruncie. Będzie wtedy ładnie wyglądać. Co by tu jeszcze powiedzieć o tym akwarium? Zmieniłem filtr, ponieważ był tutaj większy filtr. W tej chwili działający w akwarium 120 litrów, stojącym tuż obok. No, a tutaj wsadziłem taki mały, stary filtr Aquaela, który robi pralkę, ale przynajmniej nie zasysa piasku. Tamten był niestety, nie dawało się go włożyć tak, żeby nie siedział dołem w podłożu. No i właśnie zapychał się, bo zasysał piasek, to wszystko właziło tam w te kratki i w zasadzie to było zero filtracji. Także tutaj zwykła mechanika. No właśnie, na dole w filtrze jest włożone kilka krążków ceramicznych,
które niewiele robią, ale włożyłem, żeby były, bo tak by leżały sobie w szafce i nie widziały światła dziennego. Co do roślin, no sami widzicie, to jest dopiero przycięte, posadzone, nie ma jeszcze praktycznie żadnego wyglądu, musi to pójść wszystko do góry, część rzeczy pewnie zdechnie, bo tak widzę, że niektóre tutaj po prostu nie chcą rosnąć, ewentualnie zrobię jakieś szczepki i przeniosę do innego akwarium. Część po tym przesadzeniu nie czuje się nadzwyczajnie. Tu na przykład zauważyłem bardzo pożółkły te wszystkie dolne liście. Czubek jest zielony i on się rozwija, ale ta roślina była cała zielona. Gwiazda sobie ładnie wyrastała, wszystkie liście były zielone, natomiast tutaj się zrobiły takie jakieś brązowawe. Zobaczymy, przeżyje albo nie przeżyje. Z gwiazdą mam niestety tutaj troszeczkę problemów. W dalszym planie widać tam pinatyfidę. Tak, tu może z boku będzie widać. Nie widać mojego palca. Pinatyfida jest tam troszeczkę. O, to jest coś takiego i ona sobie tam rośnie. I niespecjalnie rośnie. Też mam problemy akurat w tym akwarium z nią i nie wiem, zobaczymy. Jestem taki, że nie wywalam roślin, nawet jak źle rosną. Czasami potrafię trzymać rośliny, które nie chcą odbijać i egzystują sobie przez pół roku. Nagle coś im tam, że tak powiem, dojdzie do włókna i atakują, idą w górę i zaczynają rosnąć. Reszta, tak jak powiedziałem, nie wygląda może rewelacyjnie, ale się trzyma. No i wokół pływa stado gupików, które zostało mi podarowane przez dwóch kolegów z łódzkiego forum akwarystycznego. To były dorosłe, teraz już jak widać pełno młodych, część tych starszych. Oczywiście nie, broń Boże, one nie zdechły te starsze, tylko je porozrzucałem w cudzysłowie po różnych akwariach. Także tu jest grupa 5-6 dorosłych ryb, natomiast reszta to już jest na rybek, to już są młode ryby. No cóż, no tyle o tym akwarium. Tutaj się specjalnie już nic więcej nie będzie działo przez najbliższe pół roku. Mam nadzieję, że to wszystko zarośnie. Wyrzucę tą ziemię, która jest na zewnątrz i myślę, że to wszystko ładnie odbije i będzie sobie rosło. No najstarsze moje akwarium. Troszeczkę je traktuję po macoszemu. Jakoś takie mam do niego podejście, ale może to się zmieni.